Dzień dobry. Dzisiaj dwie przesyłki z AliExpress. Takie drobnostki takie. Może zaczniemy od tej pierwszej. Tu będzie. Dobrze. Tu nie. Bo to już te torby, pojemniki zamawiałem. Domówiłem sobie, bo potrzebuję na takie klamoty. Także to już było, nie będziemy się z tym bawić. Drugie to jest takie mini sejfik drewniany dla dzieci. Tak to coś wygląda, trzeba go samemu złożyć. Drewniany, będziemy to robić. A taka ozdoba ma być. Ścianki. Śrubokręcik nawet dołączony jest. Zamek szyfrowy. Zawiasy, śrubeczki. Będziemy się tym bawić później. Oczywiście tam zdjęcie. Pokażę zdjęcie po zrobieniu, jak to wygląda. Instrukcja jest. Raczej też chyba nie będzie potrzebna, bo to tu jest jasne na bok i jakiś portfel. Dość kiepsko sobie kamerkę ustawiłem, telefon w sumie. Ja to się otwiera, ucina mi dół, muszę się nachylać. To jest jedyna rzecz, która nie jest dla mnie, jest dla kumpla z pracy. Czy to dla jego żony, czy dla niego, nie wiem. Tak to wygląda, dość długi. Zamki chodzą. Rój Koch. Nie wiem, co to ma znaczyć, ale to samo, pompeczki w środku są. Tu mamy miejsca na dokumenty. Karty płatnicze, oj, ktoś musi mieć naprawdę dużo kart. Tak jak w Stanach jest modne, 150 kart, 10, przepraszam, 10 płaci, bo mu nie wystarcza. Materiał taki całkiem przyzwoity. Włożymy to na bok. Druga maczuszka. Ej, może już trzeba ostrze wymienić, bo od nowości nieużywane. Raz. Dwa. Trzy. Zaczniemy może. To jest akurat portfelik dla mnie. Szukałem takiego malutkiego, bo czyli mały. To jest troszkę chyba damski, ale mam to gdzieś. Jak kurde, miało być srebrne, nie złotym kolorze, bo to ajajajaj, nie szkodzi. Miejsce na bilonik jest. Na banknoty. Na karty. Powinno się wszystko zmieścić. Miało być dla mnie, ale to troszeczkę ze złotym, to jest damski. Ale przynajmniej zamek działa. No dobrze. To też dla mnie listwa magnetyczna na noże. Ej, chodzę się bawię z tym, jak wiadomo po co. Za grosze. Proszę nawet o wkręty się po Chińczyk po szarpnął się. Zobaczymy. To nie jest metal magnetyczny, ostrze jest tylko magnetyczne.
No i dobrze. Zamontujemy, ma działać. I ostatnie, nie pamiętam co to było. Kurde, co to ja zamawiałem? A. Nawet ładnie w pudełeczko zapakowane, jest to wieszaczek na drzwiczki, na ręcznik, 23,5 cm, jak dobrze pamiętam, bo bałem się, że lenistwo nie pozwoliło zmierzyć, bo i po co wstać z łóżka i zmierzyć szafkę. Na drzwiczki ręczniczek, leciutki, zobaczymy czy to podejdzie czy nie, bo to tak różnie to bywa z tymi przestrzeniami. Nawet jest filc taki naklejony, żeby to się nie tłukło o drzwi. Przynajmniej o tym pomyśleli. No dobrze. Króciutko. Raz, dwa, trzy. Nie będziemy się tu to rozwodzić. Dziękuję za uwagę. Na końcu postaram się jeszcze pokazać ten sejfik tak zwany. I to tyle. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.